Siemanko, z tej strony Sebol. A to jest wstęp do odcinka serii Wapuś z Sebolem. Dawno nie było, wiem, ale teraz podjąłem decyzję, że może w końcu zacznę palić te papierosy. Wiecie, no, cygaretki 10 sztuk 8,50, trzeba kupić 2,17 zł. Tu Premix kupię, czy gotowy Liquid, ale ja Premix głównie kupuję. To macie za 20, tam 19,99, 30 i macie go dużo. Dlaczego ta seria, nie wiem, czy będzie robiona tak regularnie, dlatego, że ja nie mam, ja mam głównie takie smaki swoje wybrane, głównie to mam przez papierosy, które paliłem, czyli Winstony jagodowe, no i kamele z trawą cytrynową, czyli cytrynowe. Głównie takie smaki mnie interesują. No ale robiłem różne inne smaki przecież. Od moderatorki przecież dostałem wtedy te premiksy. Więc nie znaczy, że będę się na jednym skupiał. Ale tej serii często nie będzie, no bo na przykład takie smaki jak truskawka, czy jakieś inne owocowe, czy nie wiem, czy banan, czy jabłko, to raczej jakbym miał, to bym tylko przetestował, ale nie paliłbym na co dzień, bo ja takich nie lubię smaków. Tak dla... A teraz pokażę wam, co zakupiłem. 24 kosztowało mnie to, Premix. Do tego kupiłem dwa szoty, 18, to wyjdzie z tego 6. Bo chcę kopa trochę dostać, dodać sobie kopa. Pójdę tędy. Ale co my tu mamy? Zakupiłem dzisiaj Premix. Akurat moje dwa smaki połączone, bo wcześniej miałem wcześniej ja mam zalany Premix w swoim Kailinie. Nie wiem, czy Kailin Mini jest dobrym. Znaczy smakowcem chyba jest dobrym, ale z tego co wiem, to w 2018 roku był chyba najlepszym. Ale czy on jest ogólnie taki sztos? To wy się może wypowiedzcie. Ja bym coś sobie chciał kupić. O, zoologiczny sklep tu jest. Ja bym chciał coś sobie kupić. Coś MTL najlepiej, bo mi się najlepiej pali. W Eurojackpocie macie 105 milionów. Ostatnio było 200 ileś. Prawie 300 i ktoś wygrał. Ciekawe, czy dzielili, czy jak to było, bo nie pamiętam. Bo dostałem złą informację, że nikt nie wygrał, a jednak wygrał. Teraz co ja zakupiłem? Zakupiłem Premix. Dwa moje smaki połączone, czyli berry i lemoniada. Czyli jagoda i lemoniada. Berry Lemonite. I co ja zakupiłem za firmę? Ktoś jak ogląda YouTube'a i się interesuje elektronicznymi papierosami, sprzętem, premiksami, olejkami, no wszystko co związane z papierosami, wie, że jest parę tych kanałów na YouTubie. Ja często śledzę, głównie trzy kanały, mam subskrypcję, ale niestety nie przychodzą mi powiadomienia, takie kanały są eliminowane. Wczoraj oglądałem filmik tego Max Playera, który zbierał dla swojej tej kotki, znaczy dla kota, kikut, nie dla kotki, dla kota, dla kikuta wtedy zbierał na tą operację i on mówi, że on w ogóle nie ma ani powiadomień, bo dostał kanał od swojego kolegi, też youtubera, dał mu kanał, żeby on sprawdził, zalogował się, pożyczył mu i on pokazał na przykładzie na filmie, że tak, opublikował film, nawet nie miał ten jego kolega, o tu by było fajnie nagrać teledysk, nawet jego ten youtuber, czyli znajomy ten, co tak jakiś niebieski jest, nawet ten youtuber nie dostawał powiadomień.
i on też to sprawdzał, że nie ma powiadomień. W ogóle jak wchodził w wideo, to nie było tego filmu, jak upublicznił. W ogóle jak wpiszecie jego kanał na YouTubie, to nie wychodzi wam kanał, tylko jakieś filmy losowe. Więc YouTube teraz tak działa. Widzę, że u mnie jest to samo, bo ja jestem też, jestem już nacenzurowanym u nich. Jeszcze dlatego teraz tak, po pierwsze to mówiłem, że słabo z czasem, bo problemy same są tylko w domu, więc trochę odpuściłem tego YouTube'a. I a drugi powód to jest taki, że YouTube mnie źle traktuje. Powiedzieli, że mogę stracić kanał, więc niech spadają. Co kupiłem właśnie? Dobra, już nie gadajmy o tym, bo przeciągam ten odcinek. Co kupiłem? Będzie dłuższy odcinek, ale wstęp musiał być. Co kupiłem? Jak znacie youtuberów, to ja subskrybuję Edymka, ForCloud i Vapetech Poland. Vapetech Poland, bo taki właśnie kupiłem od nich Darkline'a Double. Vapetech Poland to są kolesie dwóch młodych, którzy recenzje robią tak na humorystyczny sposób. Tam, tak dogadę, tak se. No i takie dwa szoty jeszcze kupiłem, jakby ktoś był ciekaw. O. Dwa szoty. 18. Abyście byli ciekawi, to oni takie recenzje robią takie z humorem bardziej. Niby recenzje jakiegoś sprzętu. A miejscami to widać tam takie humorystyczne, że żartują sobie, że no nie będę mówił, bo tutaj tak mi nie wypada, ale to są takie mocne żarty, że z jego mamą coś tam, że z tatą. To takie żarty są, ale to tak fajnie wygląda do recenzji. No i co, zobaczymy. Berry i lemoniada. Stopniowo będę nagrywał filmy. Ponagrywam coś może. Tak jak mówiłem, zrobię tak, że ponagrywam trochę filmów na zaś. A potem będę mógł, sorry, się zamyśliłem, potem będę mógł wrzucać te filmy i na przykład powrzucam sobie parę filmów i będę mógł dalej zajmować się innymi sprawami, a filmy będą wrzucane, bo dopóki mi nie zniszczą tego kanału YouTube, no to będę jeszcze go no będę na nim jeszcze aktywny. Bo tak jak wczoraj, tak jak ogłosiłem dwa dni temu, kiedy ja to ogłosiłem, czekaj, poniedziałek, dziś jest wtorek, nie w niedzielę, czy w poniedziałek to było po, nie, to było w niedzielę, to było wcześniej, bo robiłem dwie transmisje jednocześnie, ale to i tak zanim ten film wleci, to nie wiecie, która to niedziela będzie. Ale nagrywam to, zaraz wam powiem, którego. Żeby nie było. 18.04. Ale którego? Czekaj, no właśnie. Wtorek, 23 marca. I w niedzielę. 21. Robiłem transmisję na dwóch kanałach. Nie wiem, czy to pierwsza w Polsce. Robiłem jeden koncert. Ale na dwóch kanałach, Sebol TV i Ćwikłasz Szany. Fajnie to wyglądało. Także trzymajcie się i do zobaczenia w momencie, jak już będę kręcił, czy w domu, czy gdzieś, bo to akurat w domu mogę palić. Mój tata nie ma żadnych tych pretensji o to. Ale zobaczymy, może na dworzu gdzieś albo w domu. Trzymajcie się. Cześć.